Szanowni Państwo, witamy na pierwszej części nowej serii wykładów realizowanej we współpracy z Instytutem Nęckiego Polskiej Akademii Nauk. Będziemy spotykać się tutaj co czwartek na żywo o 18:00 wraz z pracownikami Instytutu, wśród których są tak wybitni naukowcy jak nasz dzisiejszy gość, dr Paweł Boguszewski, kierownik pracowni metod behawioralnych. Dzień dobry, panie doktorze. Ale nie słyszę nic. Dzień dobry. Słychać mnie? Dzień dobry. Dobrze, udało się. Tak. Panie doktorze, zapraszam pana do wygłoszenia dzisiejszego wykładu. Bardzo dziękuję. Przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować za zaproszenie, ponieważ Copernicus Center i Uniwersytet Jagielloński są jednymi z filarów polskiej popularyzacji nauki. I jest to ogromny zaszczyt, móc współpracować z Państwem, nie tylko dla mnie jako popularyzatora, ale też i dla całego Instytutu Nęckiego, które jako jedną z ważniejszych swoich działalności właśnie podstawowych, to popularyzacja wiedzy. Dzisiaj chciałem Państwu powiedzieć na temat pewnego zagadnienia, które urodziło się wtedy, kiedy od lat popularyzowałem wiedzę, to znaczy przy wielu różnych tematach okazywało się, że dostawałem jako pytanie zasadnicze, czy neuronauka w ogóle może jakimiś pytaniami się zajmować, czy neuronauka w jakikolwiek sposób może zadawać pewne pytania i co więcej, czy może próbować na nie odpowiedzieć. I wydaje mi się, że tak. I tutaj w tym wykładzie właśnie zebrałem te różne fragmenty, które chciałem Państwu zaprezentować. Jest to pewnego rodzaju misja, ponieważ niestety z badań europejskich wynika, że akurat w naszym kraju zainteresowanie odkryciami naukowymi i nowinkami technologicznymi nie jest za wysokie, że tak naprawdę jesteśmy praktycznie na końcu stawki. W związku z tym ta popularyzacja ma ogromne znaczenie, ponieważ jednak kontakt z wiedzą, kontakt z nowoczesną technologią to jest to, co powoduje, że społeczeństwo może się prawidłowo rozwijać. Tak jak powiedziałem, taki wykład otwierający wykładów Instytutu Nęckiego, chciałem zacząć z takiej wielkiej litery. W związku z tym pomyślałem o zadawaniu pytań fundamentalnych. I tutaj te pytania, one zwykle przez setki lat były domeną filozofów, były domeną ludzi, którzy nie zajmowali się bezpośrednio badaniami nad mózgiem, czyli tak naprawdę badaniami biologicznymi. I wydaje się, że ten czas nadszedł, żeby właśnie te pytania chociaż częściowo poddać pod rozwagę tej ostrej, twardej nauki. Te pytania nie są jakoś usystematyzowane, raczej są ustawione w taki sposób, jak ja jako filozoficzny laik bym je zadawał, co uznaję za właśnie takie pytania fundamentalne. I tymi pytaniami to będzie przede wszystkim moralność poznania, to znaczy, czy rzeczywiście to, co widzimy, to jest to, co jest, czy tak naprawdę my jako ludzie jesteśmy w stanie dotrzeć do rzeczywistości, czy otaczający nasz świat mamy możliwość zbadania jego realności i co więcej, czy zakładając, że ten świat istnieje, jest realny, czy mamy możliwość obiektywnego jego badania, czyli to będzie to realność poznania. Kolejnym pytaniem jest to, co czyni nas ludźmi. No tu trzeba przyznać, że nasz gatunek jednak jest gatunkiem w pewnym sensie unikalnym i wyjątkowym, ponieważ my osiągnęliśmy taki stopień rozwoju, że tak naprawdę jesteśmy w stanie zagrozić swojemu istnieniu i istnieniu życia na naszej planecie. Więc chociaż ta unikalność jest trochę
niedobra, ale jednak ona wynika z pewnych unikalnych cech dla naszego gatunku. Jedną z tych cech, którą sobie przypisujemy, to jest świadomość. I tutaj pytanie będzie, czy rzeczywiście świadomość jest całkowicie unikalna, czym tak naprawdę jest i jak ją ugryźć, co się łączy z możliwościami przetwarzania informacji przez nasz mózg. Czyli tutaj będziemy właśnie mieli kwestię inteligencji. Pod koniec będę chciał się troszeczkę zastanowić na temat takich wyższych, można powiedzieć, sfer, to znaczy na temat wolnej woli i zagadnień związanych z moralnością. Łączę te dwie kwestie, ponieważ ich wspólnym elementem jest to, że można podejmować decyzje. Decyzje, które może wynikać właśnie z pewnych procesów przetwarzania informacji, ale też jest tak naprawdę pewnego rodzaju decyzją. No i na samym końcu jedynie zaznaczę, że te badania, które prowadzimy w obszarze neuronauki, one próbują odpowiadać na dużo szersze spektrum pytań, czy jest coś więcej jak tylko i wyłącznie materia. I to będzie takie otwarte zakończenie. No i tutaj to jest tak naprawdę obiekt, to jest to, co jest przedmiotem tego naszego badania, czyli ludzki mózg. Tak naprawdę cały nasz świat w tych ilo 400 szarej tkanki zamknięte są nasze wszystkie uczucia, nasza cała wiedza, nasza cała historia. I to jest tak naprawdę przedmiot badania właśnie neuronauki. I zanim przejdę do tych wielkich, fundamentalnych pytań, tematem jest to, że neuronauka a pytania fundamentalne, w związku z tym no, muszę najpierw zdefiniować tą neuronaukę. I wydaje mi się, że warto tego typu informacje powtarzać i podkreślać. Neuronauka jest nowym sposobem tworzenia wiedzy, nowym sposobem podejścia do nauki. Taki tradycyjny model to jest taki model, gdzie próbujemy dzielić jakieś zadania na coraz drobniejsze i bardziej szczegółowe zagadnienia i troszeczkę struktura na przykład uniwersytecka jest właśnie tym odzwierciedleniem tego typu szczegółowości, gdzie od ogólnego problemu edukacji dochodzimy już, gdzie mamy poszczególne wydziały, katedry, laboratoria, które zajmują się bardzo szczegółowymi elementami. Okazało się, że w przypadku zrozumienia funkcjonowania mózgu i układu nerwowego to nie wystarczy. Neuronauka jest, można powiedzieć, taką dziedziną, która skupia bardzo różne dziedziny i tutaj raczej chodzi o pytanie, to znaczy kto może nam pomóc odpowiedzieć, jak działa układ nerwowy, jak mózg tworzy świadomość, jak mózg tworzy nas. I każda dziedzina nauki, która może nas wesprzeć, to jest coś, co jest zapraszane do tego działania. To jest coś, gdzie zapraszamy do współpracy. W związku z tym tam jest miejsce i dla medyków, matematyków, chemików, informatyków, psychologów, fizyków i przede wszystkim właśnie biologów. No dobrze, to w takim razie zacznę od tego pierwszego pytania, to znaczy pytania o to, czy jesteśmy w stanie poznawać rzeczywistość, czy ta realność tego, co my widzimy, czy rzeczywiście to jest to, co jest. Wydaje mi się, że to jest to najbardziej fundamentalne pytanie, bo jeżeli człowiek na chwileczkę się zatrzyma w tym rozbieganym swoim życiu, na chwilę usiądzie, popatrzy na otaczające go rzeczy, no to może sobie właśnie zadać pytanie, czy to jest rzeczywistość, czy to jest jakaś iluzja, czy to jest symulacja. I oczywiście na pewne pytania, takie jak czy to jest symulacja, czy to jest prawdziwa rzeczywistość, nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, nie wychodząc poza ten układ, to jednak możemy w jakiś sposób spróbować zobiektyzować to, co dostrzegamy dookoła. No i tutaj takim tradycyjnym podejściem do przetwarzania informacji w przypadku układu nerwowego jest tak zwany mózg reaktywny, to znaczy widzimy jakiś bodziec, który na przykład jest bodźcem świetlnym, na przykład jakiś obraz i następnie w naszym mózgu następuje pewna kaskada przetwarzania informacji. No i tutaj jeżeli sobie wyobrazimy takie najbardziej proste zadanie, jakie możemy sobie wyobrazić, to znaczy musimy wcisnąć przycisk wtedy, kiedy widzimy na przykład truskawkę, no to wydaje się, że takie zadanie jest bardzo proste, bardzo łatwe, nie wymaga praktycznie angażowania naszych zdolności poznawczych, ale tak naprawdę to, co się dzieje w naszym mózgu, jest ogromnie skomplikowaną maszynerią, ponieważ
I to jest bardzo uproszczony schemat, ponieważ ta informacja jest przetwarzana wielotorowo, ale gdybyśmy wybrali taką najszybszą, najbardziej uproszczoną drogę, to ta informacja biegnie sobie z naszej siatkówki do struktur głębokich mózgu. To są takie struktury stare ewolucyjnie, które służą do takiej wczesnej oceny bodźca, czy na przykład ten bodziec nie jest zagrażający, czyli gdyby ta truskawka nie była truskawką, tylko wężem, to tam już następowałaby specjalna aktywacja i wysyłanie informacji do struktur emocjonalnych, ale zakładamy, że jest to truskawka i nie boimy się truskawek. Osoby uczulone na truskawki mogą już mieć tam reakcję właśnie emocjonalną. Ta informacja musi dojść do kory wzrokowej. Kora wzrokowa jest taką hierarchiczną strukturą, która po kolei w poszczególnych etapach przetwarza różne aspekty obrazu. Do tego jeszcze sobie wrócimy. I generalnie w takiej kaskadzie przechodzenia przez kolejne obszary wzrokowe mamy miejsce, które już widzi jak gdyby cały kształt. Następnie są w płacie skroniowym obszary, które aktywizują się wtedy, kiedy już możemy skategoryzować dany obiekt, który widzimy, czyli tak naprawdę, że truskawka jest truskawką. I następnie ta informacja musi być przesłana do kory przedczołowej, gdzie jest podejmowana decyzja, a raczej musimy sobie przypomnieć zadanie, trzeba było wcisnąć guzik. W związku z tym, jeżeli jest decyzja, że wciskamy guzik, ta decyzja musi być przesłana do kory przedruchowej. To jest taka kora, która przygotowuje nasze ciało do wykonania akcji. Musi się zorientować, gdzie są nasze kończyny i przygotować odpowiednio ruch, czyli wiedzieć też, gdzie jest guzik. I następnie poprzez korę motoryczną wysyłamy rozkaz do motoneuronami do motoneuronów w rdzeniu kręgowym i stamtąd dopiero akcja idzie do palca. Czyli jak widać, jest to długi, długi łuk taki, no nie jest łuk odruchowy, ale jest to bardzo długi łuk przetwarzania informacji. Problem jest taki, że to trwa. Problem jest taki, że to trwa i nie zawsze możemy nadążyć. Trwanie nie jest jedynym problemem, bo czasami możemy na przykład trafić na coś takiego. To jest dosyć, no już w skali historii internetu stary rysunek. To był rysunek sukienki, który podzielił ludzi. Nagle okazało się, że świadomość bodźców wzrokowych jest czymś, co potrafi rozpalić tysiące, bardzo nie lubię tego słowa, internautów, po prostu użytkowników internetu. A mianowicie okazało się, że ta sukienka, niektórzy ją widzą jako biało-złotą, a niektórzy ją widzą jako granatowo czarną. I nagle się, kiedy używałem tego slajdu na sali wykładowej, to potrafiłem podzielić praktycznie salę wykładową, ludzie podnosili ręce na zmianę. No i było dosyć ciekawe, jak to jest możliwe, że ten sam bodziec ludzie widzą zupełnie w różny sposób. Okazuje się, że to zależy od tego, w jaki sposób nasz mózg rekonstruuje taki obraz. A mianowicie w zależności od tego, jakie jest tło, nasz mózg próbuje to tło odjąć od tego, co widzi. Kiedy nie ma pełnego kontekstu, po prostu sobie dopowiada. W związku z tym osoby, które widziały ten obrazek pierwszy raz rano, widzą troszeczkę inne kolory niż te, które widziały ten obrazek wieczorem. Chodzi po prostu o barwę światła, które były w otoczeniu. Panie doktorze, Czyli widzimy niestety już, że nawet w przypadku muszę rzeczywistości nie jesteśmy w przeprosić stanie na sekundkę. zobaczyć. Nie jesteśmy w stanie Nie wiem, zobaczyć tego, co nie rzeczywiście jest. Albo taki przykład. Mamy iluzję chyba mnie nie słychać. Trójwymiarowości. To jest płaski obrazek. I wydaje mi się, że pan profesor tutaj mnie słyszy, ta część, która jest górna, ciemnoszara, ona jest tak naprawdę tak samo szara, jak ta część, która jest na dole. Nam się wydaje, że ta dolna jest biała. Słyszy, kiedy teraz nagle wprowadzę w środek taki przedziałek, nagle robi się pyk i nam obydwie te dwie części robią się jednakowo szare. Kiedy cofnę ten obrazek, nasz mózg nagle zamienia górę na ciemnoszary, a dół na jasnoszary. Z czego to wynika? To wynika z tego, że nasz mózg ma pewnego rodzaju predykcje na temat bodźców, które chce zobaczyć. Czyli już widzimy, że nie widzimy rzeczywistości. Widzimy coś, co nasz mózg przetwarza, żebyśmy zobaczyli coś lepiej. Co więcej, tu wspominałem o tych czasach reakcji. Teraz jeżeli sobie zmierzymy ze stoperem, na przykład to, co się dzieje podczas gry w tenisa, to okazuje się, że reakcja na bardzo szybki serwis, a rekordowy serw w tenisie potrafi rozpędzić piłkę do 263 km na godzinę,
To czas reakcji naszej siatkówki jest tak wolny, że no, ta piłka jest praktycznie 13 metrów do przodu, zanim ją widzimy. W związku z tym, jak to jest możliwe, że w ogóle jesteśmy w stanie odbić taką piłkę, bądź na przykład obronić rzut karny, bądź na przykład obronić się przed ciosem pięścią. I tu się okazuje, że to wynika z tego, że tak naprawdę nasz mózg musi przewidywać akcję. To znaczy on planuje to, co chce zobaczyć, a jedynie część informacji dociąga sobie z rzeczywistych bodźców. Czyli to, co jest podstawą właśnie treningu na przykład tenisisty, to jest to, żeby on dobrze przewidywał, co ma zrobić przeciwnik, a nie tylko sprawność ruchowa w odbijaniu piłki. Co więcej, te opóźnienia powodowane są też z tego powodu, że te różne... Tak, czy coś się tutaj dzieje? Tak? Panie doktorze, Tak? niestety nie przewijają się slajdy. O. Myślę, że musimy spróbować interweniować, dlatego że podał pan przykłady wizualne, a nam się one nie wyświetlają niestety. I zastanawiam się, bo rozumiem, że u pana one chodzą płynnie, tak? W sensie przewijają się płynnie. Tak. No rzeczywiście, to może być pewien problemem. Ja w takim razie Musimy spróbuję jeszcze raz zamknąć spróbować prezentację i je. jeszcze raz ją wyszeruję. Już jest ok, już jest ok, tak. Pokazuję się teraz we właściwy sposób, także przepraszam najmocniej za Dobrze. przerwanie ciekawego wykładu. Wracamy do ekranu z pana prezentacją. Dobrze, to ja w takim razie może, żebyśmy mieli jasność o co chodzi, cofnę się szybciutko do tego ekranu z reaktywnością. Tu już nie będę w szczegółach omawiał, ponieważ omówiłem to bez slajdu, ale to jest niestety, no, tak się czasami zdarza podczas różnego rodzaju problemów technicznych. Tutaj właśnie pokazywałem ten szlak, który jest dosyć długi, który musi przejść informacja, zanim dotrze do naszych mięśni, czyli tak jak powiedziałem, to jest szlak wzrokowy, to jest szlak decyzyjny, to jest szlak przygotowania całego naszego ruchu. I to trwa, czyli ten taki minimalny okres tej reakcji, gdzie my świadomie podejmujemy decyzję, to jest rzędu około 200 milisekund, 1/5 sekundy, to jest bardzo dużo. Dalej powiedziałem o tym, że właśnie to jest ta słynna sukienka, która podzieliła internautów, którzy jedni widzieli ją w postaci czarno-granatowej, inni złoto-białej. Też mnie ciekawi, mogą Państwo w komentarzach ewentualnie napisać, co Wy żeście widzieli. Ja ją zawsze widzę jako biało-złotą, ona w rzeczywistości jest czarno-granatowa i pomimo tego, że choćbym bardzo, bardzo chciał, to nie jestem w stanie jej zobaczyć, nie jestem w stanie jej zobaczyć inaczej. A tu jest właśnie ta sukienka w różnym oświetleniu tła. No i to jest ta iluzja, o której mówiłem, gdzie nasz mózg przewiduje trójwymiarowość, to znaczy pewne informacje są wbudowane poprzez uczenie się, to znaczy nasz mózg wie, że oświetlenie pada z góry, to znaczy, dlatego że słońce zwykle jest na górze i światło w naturalny sposób pada od góry. W związku z tym, jeżeli widzi jakiś kolor, który jest powinien być bardzo mocno oświetlony, a jednocześnie jest ciemny, to automatycznie go troszeczkę przyciemnia. Tutaj przełączę ten obrazek i Państwo mogą zobaczyć, że nagle góra i dół się wyrównują. Kiedy zniknę ten podział, który daje trójwymiarowość, nagle my znowu widzimy ciemno-szary i jasno-biały. Tu już widzę w komentarzach, że mamy już dwie grupy, biało-złote i czarno-niebieskie. Super, czyli się udało. Dobrze, i tutaj wspomniałem właśnie na tym slajdzie, wykryliśmy problemy techniczne, że w sportach bardzo szybkich tak naprawdę to, co jest podstawą nauki w tych sportach, to jest tak naprawdę przewidywanie tego, co się będzie działo, czyli dobry tenisista musi na podstawie ustawienia ciała swojego przeciwnika domyśleć się, gdzie on będzie chciał mniej więcej tą piłkę wysłać i kiedy. Także tutaj to nie tylko jest kwestia samej reakcji na piłkę, bo to już jest za późno, tylko właśnie reakcji na to, co robi partner w grze.
I co więcej, pokazywałem Państwu ten szlak wzrokowy. Ten szlak wzrokowy, on też na tym rysunku mózgu reaktywnego to był pojedynczy szlak. Natomiast tak naprawdę jest tam kilka różnych, można powiedzieć, strumieni informacji, i te strumienie przetwarzają pozycję danego obiektu w przestrzeni, przetwarzają kształt tego obiektu i dodatkowo dokładają kolory. No i mózg, ponieważ te szlaki nie są tak samo szybkie, no to mózg musi poczekać na ten ostatni, który dojdzie i z niego dopiero zlepia prawdziwy obraz. Tu właśnie widać, że pierwszy kończą kolory, potem jest ruch, a na samym końcu dopiero jest dokładany bardzo precyzyjny kształt. Więc tak naprawdę nawet samo opóźnienie już przetwarzania mózgowego też wprowadza pewien właśnie pewne opóźnienia czasowe. I każdy, kto, a na pewno już teraz każdy, na przykład używał słuchawek z Bluetoothem do łączenia się przy rozmowie z kimś albo do oglądania filmu, wie, że czasami mogą wystąpić pewne przesunięcia czasowe. I okazuje się, że jeżeli te przesunięcia czasowe nie są zbyt duże, do rzędu około tam 200-300 milisekund, to po jakimś czasie człowiek nagle się orientuje, że wszystko jest ok. To znaczy, na początku się troszeczkę tak dziwnie ten obraz pojawiał i ktoś zaczynał mówić, a potem dopiero słyszeliśmy dźwięk, potem to się wszystko ładnie synchronizuje. To nie jest synchronizacja elektroniczna, tylko to jest synchronizacja naszego mózgu, który wiedząc o tym, że kanały informacyjne idą z różnym tempem, ma pewną możliwość kompensacji. To znaczy, wtedy ten kanał, który jest wolniejszy, ma priorytet, a ten szybki kanał jest spowalniany i czekamy na informację. Jeżeli ją wyrównamy, tak jak tutaj, gdzie mamy ruch i od razu zapala się żarówka, jeżeli wprowadzimy jakieś pewne nieduże to opóźnienie i po naszym ruchu żarówka będzie się zapalała troszeczkę wcześniej, to jak potem zlikwidujemy opóźnienie, nagle mamy dziwne wrażenie, że wciskamy coś, ale wynik tej reakcji był wcześniej, zanim żeśmy wcisnęli. Czyli jak widać, nasz mózg musi też kompensować sobie te wszystkie opóźnienia czasowe, co powoduje, że ani nie do końca widzimy to, co jest w rzeczywistości, tak jak to widać było z sukienką i z tym kształtem trójwymiarowym, jak również nie do końca możemy wyłapać zależności czasowe. No i to powoduje różne ciekawe rzeczy, że po prostu widzimy to, co byśmy chcieli zobaczyć. To jest takie dosyć ciekawe badanie, gdzie zastosowano twarze, gdzie robi się tak zwany morphing, czyli składamy twarz, żeby wyglądała jak pół na pół twarz, na przykład tutaj Halle Berry i Angeliny Jolie. I w jednym z badań zastosowano twarz Clintona i Busha, które właśnie zmiksowano pół na pół. No i okazało się, że w zależności od preferencji politycznych ludzie widzieli albo jednego, albo drugiego, czyli demokraci widzieli Clintona, a republikanie widzieli Busha, pomimo że to był dokładnie ten sam obrazek. Czyli jak widać, rzeczywisty obraz nie jest tym, co my widzimy. No dobrze, to w takim razie kolejne pytanie, co czyni nas ludźmi? No i tutaj prosta odpowiedź jest taka, pewnie ten duży mózg. Bo jeżeli popatrzymy sobie na ewolucję naszego gatunku i na naszych przodków, australopiteki, czy człowieka wyprostowanego, bądź zręcznego, no to widzimy, że to, co jest bardzo charakterystyczną cechą, to jest wzrost objętości naszego mózgu. No i tutaj moglibyśmy powiedzieć, no super, rzeczywiście mózg nas wyznacza, aczkolwiek nie do końca, za chwileczkę o tym też powiem, ale jeżeli popatrzymy sobie na już takie pomiary dosyć, no, można powiedzieć, niskopoziomowe, czyli zmierzmy sobie masę mózgu, zmierzmy sobie masę ciała, to okazuje się, że wcale nie jesteśmy jakoś tak super wyjątkowi. To znaczy, jeżeli popatrzymy sobie na masę naszego mózgu w stosunku do masy naszego ciała, to jesteśmy mniej więcej tutaj, czyli nie wystajemy poza taki główny środek tej linii bardzo drastycznie. A co więcej, jeżeli popatrzymy sobie na stosunek masy naszego ciała do naszego mózgu, no to okazuje się, że też wcale nie jesteśmy gdzieś, że nasz mózg nie jest tak bardzo duży w stosunku do masy naszego ciała, bo to zależy bardzo od wielkości zwierzęcia. Tutaj największy taki stosunek to mają akurat małe zwierzęta. Ale kiedy przeliczymy to sobie na tak zwaną masę spodziewaną, to znaczy jak średnio zwierzęta w naszej kategorii wagowej
jakie mają mózgi, no to okazuje się, że rzeczywiście tam ten współczynnik tej encefalizacji mamy dosyć duży, czyli jak na zwierzę o naszej masie, ten nasz mózg jest rzeczywiście jest bardzo spory. Za wyjątkiem tego, że jesteśmy jedynym gatunkiem hominidów, u których ewolucyjnie tak naprawdę objętość mózgu zaczęła spadać. Neandertalczycy, o których jeszcze będę wspominał, mają objętość mózgową większą bądź równą nam, natomiast wczesny Homo sapiens miał większą objętość czaszki niż Homo sapiens współczesny. Czyli być może ta objętość i masa mózgu nie jest wcale wyznacznikiem tego, że ten mózg jest dużo lepszy. No i rzeczywiście, jeżeli popatrzymy sobie w inną stronę, to znaczy kiedy popatrzymy sobie na tak naprawdę z czego się ten mózg składa, to też tam nie widzimy specjalnie jakiejś wyjątkowości. To znaczy, kiedy porównamy sobie mózgi różnych ssaków, to zakres ilości komórek jest ogromny, bo w naszym przypadku to jest 86 miliardów neuronów, ale znamy ssaki, które mają i więcej neuronów, jak również mają większe mózgi, a jednak no, nie stworzyły cywilizacji i tego wszystkiego, co wyznacza naszą no, ludzką dominację nad planetą Ziemią. A już szczególnie, kiedy popatrzymy sobie na taką budowę mikroskopową, w momencie, kiedy te komórki się dosyć dobrze skalują, czyli neurony mogą być większe bądź mniejsze, ale jeżeli popatrzymy sobie na budowę takiej kory, no to ona jest bardzo podobna i właśnie bez skali rozmiarowej byłoby nawet specjaliście ciężko powiedzieć, która kora pochodzi od człowieka, a która na przykład od psa czy od innych naczelnych. Ale jednak cały czas szukamy. I to jest właśnie to poszukiwanie przez neuronaukę tej wyjątkowości naszego układu nerwowego. Tych takich wyznaczników jest dosyć sporo, bo być może jest to pewnego rodzaju efektywność przetwarzania informacji, czyli pewnego rodzaju stosunek wielkości do długości połączeń. Że za duży mózg nie jest dobry, bo jednak te połączenia są zbyt wolne i nie tworzą tej, można powiedzieć, wyższej świadomości. Ale również na przykład jedno ze ciekawych znalezisk jest to, że nasz mózg wydaje się być dużo mniej skoncentrowany pod kątem tak zwanych receptorów powierzchniowych, czyli kanały jonowe i receptory, którymi są pokryte neurony. Ta wartość mniej więcej się skaluje u wszystkich zwierząt podobnie, natomiast akurat w przypadku ludzi, jeżeli sobie zeskalujemy ten nasz mózg, to on jest dużo bardziej ubogi. Tych kanałów jonowych jest dużo mniej niż byśmy się spodziewali właśnie do naszych, można powiedzieć, kategorii wielkości układu nerwowego. Innym ciekawym tropem jest to, że być może nie tylko neurony, ale może na przykład komórki glejowe są czymś, co powoduje tą unikalność naszego mózgu. I to było dosyć ciekawe badanie z 2013 roku, gdzie zhumanizowano astrocyty, znaczy, przepraszam, zmysiono ludzkie astrocyty, czyli dokonano przeszczepu ludzkich astrocytów do myszy. Te astrocyty są dużo większe niż astrocyty mysie i okazało się, że te stworzenia hybrydowe, one dużo lepiej się uczą. Czyli pomimo tego, że neurony zostały mysie, jedynie komórki wspierające, bo komórki glejowe są komórkami wspierającymi, no to okazało się, że podbiło to ich zdolności poznawcze. Ta praca zapoczątkowała całą serię i tutaj właśnie są nowe publikacje, pojawiają się co chwila właśnie, które pokazują tą rolę komórek glejowych właśnie przetwarzaniu informacji, jak również w innych dziedzinach funkcjonowania naszego układu nerwowego. No i tutaj, tak jak powiedziałem, wspomniałem o Neandertalczyku, który no, razem z nami był tutaj na kuli ziemskiej, co więcej był dużo dłużej niż my, ale jednak w jakiś sposób żeśmy wygrali ten wyścig ewolucyjny. No i oczywiście Nagroda Nobla z tego roku, którą dostał Svante Paabo za opracowanie metod, które pozwoliły odtworzyć starożytne DNA. Teoretycznie podjął się zadania, które jest zupełnie, znaczy, które wydawało się być niewykonalne, czyli żeby z bardzo starych próbek tkanki wydobyć DNA i następnie je wyekstrahować, a potem poskładać w taki sposób, że można było z tego stworzyć
zapis genomu. Jemu to się udało, dostał za to Nagrodę Nobla. No i dzięki tym badaniom między innymi wiemy, że właśnie w nas zostało troszkę Neandertalczyków, około 2 do 3%. Znaczy tutaj w przypadku ludzi zamieszkujących Europę zachodnią, Euroazję. Natomiast okazuje się, że inny gatunek, denisowiańczyk, pozostawił swój ślad genetyczny u mieszkańców południowo-wschodniej Azji. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ właśnie to, że mamy dostęp teraz do tego materiału genetycznego, będzie nam pomagał zrozumieć być może skąd się wzięła ta wyjątkowość ludzka. Już takie prace się pojawiają, to jest dosyć świeża sprawa z 8 sierpnia tego roku, a mianowicie właśnie w tych sekwencjach, które zostały pozyskane od Neandertalczyka, jak również porównano sekwencje z innymi gatunkami, okazało się, że konkretny enzym promuje aktywność takich komórek glejowych, które się nazywają glej proministy, a to są komórki, które tworzą pewnego rodzaju szlaki podczas rozwoju układu nerwowego i ten glej może bardzo silnie promować właśnie migrację komórek do kory. I być może jest to jakaś rzecz, która właśnie zadziała się w toku naszej ewolucji, która spowodowała, że nasza kora zrobiła się dużo bardziej bogata, no i przez to przeskoczyliśmy jakiś taki, można powiedzieć, próg tworzenia świadomości. Ale to są wszystko świeże badania, ale być może właśnie one odpowiedzą, co tak naprawdę stworzyło Homo sapiens. No dobrze, to dalej kolejne duże pytanie, to jest oczywiście pytanie o świadomość, no bo skoro już wiemy, że ten mózg jest jakoś wyjątkowy, no to jaka jest ta cecha, można powiedzieć, funkcjonalna? Co on takiego robi wyjątkowego, że my jesteśmy tu i teraz? No i taką jedną z cech jest bez wątpienia świadomość, z którą mamy ogromny problem. Bo świadomość jest pojęciem przednaukowym i dużo mamy takich pojęć, gdzie próbujemy je w jakiś sposób określić, próbujemy je w jakiś sposób złapać, ale one się wymykają naszemu pojęciu. No i świadomość raczej definiujemy właśnie kulturowo i mówimy o pewnej klasie zjawisk, które muszą wystąpić. To jest na przykład takie jak zdawanie sobie sprawy ze środowiska zewnętrznego, czyli tego, co nas otacza, ze środowiska pewnego wewnętrznego, czyli właśnie z własnych myśli, jak również pewnego rodzaju samoświadomość istnienia, to znaczy to, że ja istnieję. Widać, że ta definicja jest bardzo, bardzo, no, można powiedzieć, nieścisła. No i ta świadomość, którą my przypisujemy sobie ludziom, wiemy o tym, że skoro my powstaliśmy w toku ewolucji, to być może ta świadomość jest gdzieś i w zwierzętach, a być może jeszcze gdzie indziej. I tutaj jest to pytanie oczywiście bardzo szeroko otwarte, bo którego na razie nie możemy w ogóle domknąć, bo nie mamy tego pytania bardzo dobrze zadanego, bo nie wiem dokładnie, czego szukamy. Natomiast no, będziemy patrzyli sobie na spektrum istot żywych, czy widzimy tam pewnego rodzaju korelaty świadomości. Czyli to też nie jest coś, co możemy jasno powiedzieć, że tylko i wyłącznie człowiek ma świadomość, bo wiemy na pewno, że zwierzęta też są świadome otoczenia, też są świadome swoich stanów wewnętrznych, jak również wielu innych rzeczy. No dobrze, i chociażby taki najprostszy test lustra, który jest absolutnie niedoskonałym testem i nie jest wyznacznikiem świadomości, żeby ktoś nie powiedział, że tutaj mamy jeden doskonały test. Natomiast on pokazuje dosyć ciekawe zjawisko, mianowicie to, że zwierzę potrafi zrozumieć, że odbicie w lustrze nie jest innym osobnikiem. No i internet jest zalany dużą ilością różnych filmików, gdzie szczeniaki biegają dookoła lustra, małe dzieci biegają dookoła lustra. Okazuje się, że na przykład sroki, ale również szympansy bonobo, orangutany, delfiny, słonie, gołębie, one potrafią rozpoznać, że na przykład jeżeli przyczepimy coś do ich ciała, to kiedy zobaczą to w lustrze, to bez nauki tego zadania zaczynają się czyścić. I co ciekawe, nie tak dawno okazało się, że taka dosyć ciekawa rybka, wargatek sanitarnik, też taki test lustra zdała, kiedy naukowcy przyczepili do pyszczka tej rybki bardzo niedużej, mały kawałek silikonu, ta ryba, zobaczywszy się w lustrze, poszła się wyczyścić o kamień. Więc test lustra zdała, układ nerwowy bardzo niewielki,
No i zobaczymy, co dalej będzie z tym pytaniem o tą świadomość. Ale wracając do świadomości ludzkiej, tak naprawdę być może w ogóle się nie uda odpowiedzieć, co to jest ta świadomość, ponieważ w szerokiej definicji, jeżeli powiemy sobie, że ta świadomość to jest to, że czuję, że jestem sobą, no to właśnie to jest coś, co David Chalmers zdefiniował jako taki trudny problem świadomości. Znaczy łatwe to jest to, że możemy się nauczyć, jak świadomie przetwarzamy bodźce wzrokowe, jak świadomie podejmujemy decyzje. Natomiast nie dojdziemy do tego poczucia ja, to znaczy jak to jest być mną. To wręcz powstał taki, był taki, jest taki tekst napisany, który było jak to jest być nietoperzem. Że nie będziemy w stanie nigdy tego zobaczyć, nawet jeżeli zbadamy dokładnie, jak działa mózg nietoperza i będziemy wiedzieli dokładnie, jak on przetwarza informacje. Natomiast czasami podejście inżynieryjne jest dużo lepsze niż, można powiedzieć, filozoficzne, czyli w momencie, kiedy nie wiemy do końca, jak zdefiniować świadomość, nie wiemy do końca, jak ją złapać, no to może zacząć badać tak zwane neuronalne korelaty świadomości. I te badania nie są tak stare, one zaczęły się w latach 90., między innymi przez Klika i Kocha, którzy po prostu powiedzieli, że spróbujmy ustawić pewne zadania, które będą właśnie zadaniami, które zakwalifikujemy do klasy na przykład świadomości wzrokowej, czyli ktoś mówi, że widzi psa, czyli musi świadomie podjąć pewnego rodzaju, na podstawie świadomości wzrokowej podjąć pewną decyzję kategoryzacyjną i badajmy mózg, to znaczy zobaczmy, co nam się dzieje, zobaczmy, złapmy, jak te neurony gadają i gdzie gadają, żebyśmy zobaczyli i wtedy może coś nam to powie na temat zjawiska świadomości. No i rzeczywiście te badania są prowadzone w bardzo wielu ośrodkach, między innymi chociażby na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie jest bardzo dobry ośrodek właśnie badania nad świadomością, tak zwany CLAB. Natomiast te badania, które właśnie wynikają z tych korelatów, doprowadziły już do stworzenia jednej z ciekawszych metod badania poziomu świadomości. Być może Państwo nie wiedzą, ale generalnie na przykład anestezjolog podczas zabiegu, gdzie jest używane znieczulenie ogólne, on nie ma do końca możliwości zobaczenia, czy państwo mocno śpią. Podczas takiej anestezji są podawane zwykle trzy klasy leków. To jest lek znieczulający, zwiotczający i usypiający. I kiedy ten usypiający nie zadziała, to tak naprawdę pacjent nie ma specjalnie szans zakomunikować, co się z nim dzieje, ponieważ lek zwiotczający blokuje możliwości wykonawcze. No i to się bardzo rzadko zdarza, ale czasami się ludzie budzą w trakcie operacji. Natomiast nie ma takiej standardowej metody, która by sprawdziła właśnie tą głębokość uśpienia. Przy tym zwiotczeniu człowiek wygląda jakby spał. I tutaj wymyślono taką prostą metodę, mianowicie zastosowanie zewnątrzczaszkowego pobudzenia magnetycznego, czyli tak zwanego TMS-u, gdzie specjalną cewką wysyłamy impuls do naszego mózgu, a następnie za pomocą EEG, czyli to jest dosyć starej metody, ponad stuletniej metody odczytywania sygnałów z mózgu, zbieramy sobie ten sygnał i to, co zbierzemy, nie wiemy do końca, co tam jest. Tam jest jakiś pewien rezonans po zastosowaniu tego zewnątrzczaszkowego pobudzenia magnetycznego. Natomiast okazało się, że jeżeli ten sygnał jest bogaty, co być może odzwierciedla bogatą sieć, która spowodowała przeniesienie informacji z miejsca do miejsca w mózgu. Czyli można powiedzieć, jeżeli zapukaliśmy w jednym miejscu naszej kory mózgowej, to ta informacja rozeszła się po innych miejscach i dużo dłużej, w cudzysłowie, dźwięczała niż w momencie, kiedy na przykład jesteśmy bardzo mocno uśpieni i te sieci są porozszczepiane, nie funkcjonują prawidłowo. I tutaj najprostszą metodą zbadania złożoności tego sygnału okazało się spakowanie tego sygnału, czyli zipowanie, czyli zapping to jest ten TMS, a zipping to jest spakowanie sygnału do zipa. I jak jest duży, to znaczy, że jest tam dużo ciekawej informacji, której nie wiemy, co ona znaczy, ale jest. No i rzeczywiście, kiedy już zbadano tą metodą na przykład pacjentów, znaczy osoby badane, które były usypiane różnymi środkami anestetycznymi, to bardzo dobrze można było rozróżnić właśnie stan, czy ta osoba jest czuwająca, to jest ta linia tutaj na górze, czy ta osoba jest właśnie uśpiona różnego rodzaju anestetykami, bądź na przykład jest w czasie bardzo głębokiego, naturalnego snu. Czyli bez pytania pacjenta o to, czy śpi, my po prostu wiemy, czy śpi i czy środki anestetyczne dobrze zadziałały. Co więcej, ta metoda też jest stosowana do oceny
poziomu świadomości, kiedy są uszkodzenia mózgu, które łączą się właśnie z na przykład obniżonym poziomem świadomości, tak zwany stan wegetatywny, czy na przykład stan minimalnej świadomości, czy stan wychodzenia z minimalnej świadomości. No i rzeczywiście jest to, można powiedzieć, taka jedna chyba z pierwszych metod, która może wejść do takiego szerokiego stosowania. I co więcej, ona pozwala właśnie ocenić ten stopień funkcjonowania układu nerwowego i poziomu świadomości na bardzo szerokim spektrum, to znaczy i u osób, które są świadome, i u osób, które są bardzo głęboko, w bardzo głębokim stanie nieświadomości. I z tych badań dokładnie przechodzi się obecnie do już weryfikacji hipotez, ponieważ hipotez na temat tego, w jaki sposób świadomość jest stworzona, jest dużo. I w ramach tych badań właśnie między innymi, gdzie się stosuje tę metodę ZAP-ZIP, jest porównanie teorii informacji zintegrowanej. To jest taka teoria, która zakłada, że zdolność przetwarzania naszego układu nerwowego zależy ściśle od jego budowy, to znaczy świadomość się tworzy taka, która wynika z elementów, które sobie poskładamy, versus taka teoria globalnej przestrzeni roboczej, która zakłada troszeczkę, że tak naprawdę świadomość jest pewnego rodzaju procesem i jest niezależnym od medium, w którym ten proces będziemy przeprowadzali, czyli teoretycznie według tej teorii globalnej przestrzeni roboczej, możemy zbudować coś w rodzaju ludzkiej świadomości poza ludzkim mózgiem. Według teorii informacji zintegrowanej, żeby mieć ludzką świadomość, musimy mieć ludzki mózg. I teraz właśnie badacze porównują te dwie teorie, próbują stworzyć eksperymenty, które powiedzą, która z nich jest bliższa rzeczywistości. No i to może być dosyć ważny aspekt, ponieważ już z innej strony podchodzimy do na przykład do tworzenia pewnych tworów, które są tworami sztucznymi, na przykład tak zwane ludzkie organoidy. I tutaj się udało zrobić ludzki organoid z oczkami. To jest organoid, to jest taki sztuczny układ, gdzie wiele komórek składamy do jak gdyby jednego pseudoorganizmu i ten organizm ma być pewnego rodzaju hodowlą tkankową, ale nie jednej tkanki, bo to potrafimy całkiem już sprawnie robić, tylko właśnie z grupą różnych tkanek, które wchodzą pomiędzy sobą w interakcję. No i to jest pytanie, czy jeżeli byśmy chcieli na przykład wyhodować jakiś rodzaj tkanki nerwowej, którą chcemy wyhodować, żeby komuś pomóc, to znaczy na przykład zrobić jakiś rodzaj przeszczepu. Pobieramy komórki od tego pacjenta i przygotowujemy mu taki przeszczep, to czy przypadkiem ten przeszczep, jeżeli będzie miał odpowiednią dużą ilość komórek nerwowych, on nie stanie się świadomy. No i tutaj też nowe odkrycie dosyć z tego roku, a mianowicie właśnie z takich komórek macierzystych, między innymi zespołowi Magdaleny Żernickiej-Gertz, udało się stworzyć embriony, czyli komórki macierzyste pobrane od dorosłego osobnika zostały odpowiednio spreparowane, zostały przygotowane w postaci takiej trójwarstwowej kanapki, która została wcześniej nakierowana na odpowiedni rozwój, no i nagle się okazało, że te kanapki stworzyły zarodki. Zarodki, w których pojawiają się właśnie zarążki układu nerwowego. Pytanie jest, skoro udaje się to zrobić przy myszach, to równie dobrze mogłoby się to udać zrobić w przypadku zarodków ludzkich. No i to jest pytanie właśnie o tą masę krytyczną komórę, która się ma pojawić, żeby stworzyła się pewnego rodzaju proces świadomości. No dobrze, w takim razie inteligencja, czyli zdolności przetwarzania informacji, to jest też bardzo duży problem, ponieważ jednym z takich prześmiewczych definicji inteligencji to jest to, że inteligencja to jest to, co mierzy test na inteligencję. No i niestety troszeczkę jest w tym prawdę, bo jest to pojęcie, które jest znowu przednaukowe i ma odzwierciedlać pewnego rodzaju zdolność do właśnie przetwarzanie informacji w różnych aspektach. Więc jedną z takich definicji jest definicja elastyczności behawioralnej, mianowicie o inteligentnych organizmach będziemy mówili wtedy, kiedy są one w stanie rozwiązywać
pewne problemy, które zachodzą w ich środowisku, przy czym te problemy są, no, rozwiązania tych problemów są rozwiązaniami nowymi. Czyli wychodzą poza repertuar instynktów, poza repertuar tego, co zwierzę może zrobić, ponieważ ma tak zakodowane genetycznie. No i tutaj te cechy, które kojarzymy, to są różnego rodzaju właśnie uczenie asocjacyjne i wiele innych takich cech. No i pytanie jest, czy rzeczywiście ta inteligencja jest tylko i wyłącznie inteligencją związaną z człowiekiem. No i już wiemy i badania właśnie na różnych gatunkach pokazują, że jeżeli się dobrze przyjrzymy, jeżeli dobrze no z pewnego rodzaju uwagą przyjrzymy się innym układom nerwowym niż nasz i co te układy nerwowe potrafią zrobić, okazuje się, że one rzeczywiście potrafią zrobić bardzo wiele. I na przykład no, taki geniusz wśród ptaków, czyli Żako Papugaszara, potrafi nauczyć się kategoryzować obiekty, jak również na przykład nie daje się oszukać, kiedy podajemy jej płyn w wąskiej szklance versus szklance szerokiej. Małe dzieci zawsze preferują tam, gdzie jest wyższy poziom płynu, pomimo tego, że objętość jest mniejsza, czyli wąska bardzo szklanka z wysokim poziomem płynu jest dla niej dużo bardziej atrakcyjna niż szersza, która tak naprawdę więcej tego płynu zawiera. Akurat papuga nie daje się na to nabrać. Układ nerwowy, inna budowa tego układu, neurony podobne, natomiast dużo, dużo mniejsze, ale można powiedzieć, że ptaki są tutaj mistrzami takiej miniaturyzacji neuronów pod kątem właśnie zdolności obliczeniowej. Ale również i ryby, które no, bardzo często pomijamy, wręcz traktujemy jako pewnego rodzaju bezrozumne istoty, okazuje się, że mają bardzo bogate życie. To są na przykład, to jest taka ryba z rodziny mrukowatych, które no, tworzą gniazda, mają życie społeczne, potrafią się rozpoznawać. Tu już wspomniałem wcześniej o wargatku sanitarniku, który potrafi rozpoznać siebie w lustrze, ale jego rozpoznawanie siebie w lustrze wynika z tego, że one muszą rozpoznawać inne ryby. Nie tyle inny gatunek, ile inne osobniki, konkretne osobniki, ponieważ one akurat je czyszczą, więc wpuszczają te nowe zawsze poza kolejnością. Ale tutaj chciałem pokazać właśnie dosyć ciekawy mózg, ponieważ o ile pokrój mózgu wszystkich kręgowców jest bardzo podobny, to u ryb my widzimy bardzo różne dziwne, ciekawe rozwiązania i na przykład tutaj wydaje się, że większość mocy obliczeniowej u właśnie u murkowatych to jest móżdżek. Tu jest ten mózg taki, można powiedzieć, tradycyjny, z którego potem się rozwija mózg właśnie ssaków, natomiast to jest móżdżek, który przykrywa cały mózg i być może ma taką samą funkcję jak nasza kora mózgowa. Czyli niekoniecznie musimy mieć korę mózgową, żeby wykonywać skomplikowane funkcje. No i tutaj już nie będę specjalnie wspominał o innych, tak jak na przykład mięczaki, które też mają ogromny repertuar behawioralny. To jest taki mój ulubiony przykład, czyli tak zwana mimik octopus, czyli taka ośmiornica, która potrafi udawać różne inne gatunki, czyli jak chce płynąć w otwartej wodzie, to udaje płaszcz, flądrę, jak chce kogoś odstraszyć, to udaje węża, a jeżeli płynie przez otwartą toń, to udaje żaglicę, czyli też bardzo duży repertuar behawioralny. No i oczywiście używanie narzędzi, to jest chociażby ośmiornica, która używa połówek kokosa jako takiego domku, kiedy się przemieszcza przez otwarte tereny, to wtedy potrafi się w coś takiego schować, czyli użycie narzędzi. No i ta inteligencja, szczególnie związana właśnie z takimi zdolnościami jak uczenie się, a przede wszystkim uczenie się przez naśladownictwo, czyli tak zwane uczenie się kulturowe, to co jest tak naprawdę, można powiedzieć, tym, co pozwoliło nam się wyrwać z okowów ewolucji. To znaczy w momencie, kiedy zaczęliśmy gromadzić wiedzę, nie tylko w materiale genetycznym, ale w postaci mowy, gdzie możemy sobie przekazać pewne umiejętności, no to jest coś, co no, zaliczam do tych inteligentnych zachowań, czyli możliwość obserwacji na śladownictwo. I okazuje się, że nawet czmiele są w stanie właśnie uczyć się kulturowo. Tu takie badanie było zrobione, gdzie czmiel uczył się wyciągać taki sztuczny kwiatek z pianki, gdzie w środku jest odrobinka słodkiej wody. Wiedział, że trzeba to za sznureczek pociągnąć i wtedy dobierał się do tej słodkiej wody. I kiedy czmiel, który nigdy nie widział tego zadania, zobaczył już umiejącego czmiela wykonywać je, to po jednej obserwacji potrafił wykonać taką obserwację. Czyli poprzez obserwację nauczył się wykonywania zadania. Co ciekawe, jeżeli człowiek ciągnął palcami za ten sznurek, czyli dokładnie robił to samo, to nie powodowało to uczenia się u tych czmieli. Czyli nawet u tak
prostych organizmów, znaczy prostych, bardzo przepraszam, to jest oczywiście ocena, ale no, w dużo mniej skomplikowanym układzie nerwowym widzimy tak skomplikowane procesy. No i tutaj to jest jedna strona, a druga strona to nas może zupełnie złapać nie od strony biologicznej, tylko od technicznej, bo też w tym roku była historia, która chodziła po wszystkich newsach, a mianowicie, że inżynier z firmy Google stwierdził, że pewien model, tak zwany duży model językowy, Large Language Model, który Google stosował do tworzenia takich botów do dyskusji, że ten model jest świadomy. I no, firma akurat powiedziała, że według niej nie jest, według wszystkich ekspertów też nie ma tam żadnej świadomości. Natomiast jednak wzbudziło to pewną debatę, że skoro być może może być inteligencja, czy to ludzka, czy bardzo podobna do ludzkiej, in silico, to czy kiedyś to nie powstanie, czy nie będziemy mieli tego momentu, gdzie rzeczywiście ta inteligencja się obudzi w maszynie. Bardzo ciekawa sytuacja. Szczególnie, że w niektórych algorytmach tego uczenia maszynowego są wykorzystywane takie pseudosieci neuronowe, które troszeczkę są wzorowane na tym, jak działa nasz mózg. To oczywiście mówię w cudzysłowie troszeczkę, bo według mnie taką najczęściej, znaczy cechą, która rzeczywiście jest wspólna pomiędzy tymi sztucznymi sieciami neuronowymi a tymi sieciami naturalnymi, jest to, że my nie do końca wiemy, jak one to robią. Bo kiedy nauczymy taką sieć w komputerze, to tak naprawdę na przykład rozpoznawania cyfr, 10 cyfr, to nie jesteśmy w stanie wyjąć informacji z tej sieci, jak rozpoznać jedynkę, nie przeszkadzając rozpoznawania innych cyfr. I podobnie jest w przypadku naszego układu nerwowego, cały czas jeszcze nie wiemy, gdzie do końca na przykład informacja, jak rozpoznajemy cyfry, w jaki sposób ona jest zakodowana w tych neuronach. A ta technologia rozwija się bardzo szybko, między innymi w 2020 roku powstał komputer AlphaFold 2, to jest taki komputer, który rozwiązał jeden z podstawowych problemów biologii, czyli w jaki sposób z sekwencji genetycznej jest budowane białko. I do tej pory, tutaj do 2016 roku, wszelkiego rodzaju algorytmy, które były wymyślone przez człowieka, miały taką skuteczność około 40%, bo to jest konkurs co roku, co 2 lata ogłaszany. No i okazało się, że ten właśnie algorytm AlphaFold 2, który jest oparty o tak zwane algorytmy głębokiego uczenia się maszynowego, czyli sam wymyśla reguły, według których będzie się uczył, no rozwiązał ten problem prawie z 90% skutecznością, czyli uznano, że technicznie taki problem jest rozwiązany. No i oczywiście wcześniej pobił ludzi w jedną z najbardziej skomplikowanych gier, czyli w Go, gdzie właśnie system AlphaGo Zero sam się nauczył w ciągu kilku dni, nie tylko gdzie miał tylko zaprezentowane reguły, natomiast no, sam się nauczył w bardzo szybkim czasie, jaki sposób strategię prowadzić, grając sam ze sobą, żeby po prostu wygrać z każdym człowiekiem i obecnie to już jest, że tak powiem, już ludzie nie są mistrzami w tę grę. No i tutaj, jeżeli ktokolwiek śledzi informacje bieżące, to pewnie słyszał o tym, że jest w świecie szachowym dosyć duże zamieszanie, ponieważ obecny mistrz świata Magnus Carlsen, który jest uznawany za chyba największego obecnie szachistę, znaczy w ogóle największego szachistę wszechczasów, oskarżył swojego przeciwnika o oszukiwanie. To oszukiwanie, no, poza zaangażowaniem różnego dziwnego ekwipunku, to już Państwo mogą sobie doczytać, no właśnie przede wszystkim polegało na tym, na wykorzystywaniu różnego rodzaju algorytmów, różnego rodzaju, można powiedzieć, protest cyfrowych, które powodują, że można oszukiwać i no, wygrywać nawet z mistrzem. I zbliżając się już do końcowych tych pytań, wolna wola i moralność. Teraz to oczywiście troszeczkę, żeby zmieścić tyle pytań, musiałem pewne rzeczy połączyć ze sobą. To nie są ze sobą tożsame rzeczy, natomiast wydaje mi się, że są jednak zbliżone przede wszystkim poprzez ten proces decyzyjny. No i tutaj ta wolna wola i to, czy rzeczywiście my podejmujemy decyzję, czy jedynie czujemy, że ta decyzja została podjęta. No taka dyskusja została zapoczątkowana słynnym takim eksperymentem Benjamina Libeta, gdzie okazało się, że możemy
podsłuchać w mózgu pewną aktywność elektryczną, czyli za pomocą na przykład EEG, a potem za pomocą innych metod obrazowania, która zachodzi przed podjęciem przez nas decyzji, przy czym osoba, która podejmuje decyzję, ma poczucie, że podjęła ją tu i teraz. Czyli w momencie, kiedy wciskam guzik, to mówimy komuś, wciśnij guzik, kiedy zupełnie chcesz. I w mózgu możemy zobaczyć wcześniej aktywność, zanim on ma poczucie, że podjął taką decyzję. Więc tutaj powstało pewnego rodzaju, no takie, można powiedzieć, pytanie, czy rzeczywiście to my podejmujemy decyzję, czy ta decyzja gdzieś jest podejmowana w nieświadomych strukturach naszego mózgu, a my jedynie potem ją w jakiś sposób uzasadniamy. Ma to szczególnie właśnie znaczenie w przypadku różnego rodzaju decyzji moralnych. Moralnych, czyli takich, które nie są decyzjami tylko i wyłącznie, można powiedzieć, w oceny rozwiązania jakiegoś problemu, tylko właśnie oceny na przykład zjawisk. Tak? Ta moralność jest kolejnym problematycznym zjawiskiem, bo jest bardzo wiele definicji. Tutaj akurat wziąłem definicję ze słownika PVN, czyli jest taki zespół ocen moralnych. No i teraz pytanie jest, czy ta moralność rzeczywiście jest tylko i wyłącznie naszą domeną ludzką, naszego ludzkiego mózgu. I takim pierwszym elementem to rzeczywiście ona jest związana z mózgiem. To jest słynny przypadek Finansa Gage'a, czyli robotnika kolejowego, który w wyniku wypadku stracił część mózgu, w szczególności właśnie obszar kory przedczołowej. I to, co stracił, to stracił moralność. To było taki, no, można powiedzieć, kubeł zimnej wody dla współczesnych ludzi, ponieważ oni uważali, że takie zjawiska jak moralność są domeną duszy, a nie domeną fizycznego ciała. Tu się okazało, że rzeczywiście kawałek tej kory przedczołowej, czyli tej, która jest zaraz nad naszymi oczami, to jest ten obszar, który właśnie, kiedy jest uszkodzony, to widzimy brak samokontroli, impulsywność, brak myślenia o konsekwencjach, bardzo często brak empatii, brak możliwości planowania swojego zachowania. No i liczne badania pokazały już właśnie aktywność tego obszaru w momencie, kiedy chcemy kontrolować swoje odruchy emocjonalne, czyli w momencie, kiedy wiemy, że jest jakaś nieprzyjemna sytuacja, ale musimy się w niej znaleźć, to właśnie aktywność kory przedczołowej powoduje, że możemy zmienić swoje nastawienie, czyli dokonać tak zwanej zmiany poznawczej. To jest właśnie ta domena kory przedczołowej, która też potrafi na przykład zahamować te ośrodki bardziej takie odruchowe, takie jak chociażby ciał migdałowaty, czyli taki odruch emocjonalny na zagrożenie. No i ta kora ma bardzo wiele różnych obszarów, właśnie, które są związane chociażby z oceną przyjemności, abstrakcyjną przyjemnością, oceną kary, co jest też bardzo ważnym elementem podejmowania pewnego rodzaju, można powiedzieć, ocen moralnych. I te badania są jakby pewnego rodzaju nurtem, to znaczy coraz więcej badań pokazuje, że w tych decyzjach, które możemy nazwać decyzjami moralnymi, zaangażowanych jest bardzo, bardzo wiele obszarów, bo te decyzje, które podejmujemy właśnie na zasadzie oceny moralnej, one nie są tylko i wyłącznie ocenami związanymi z, można powiedzieć, takim rachunkiem na zimno, tylko właśnie z tymi ocenami związanymi z rachunkiem, czy nie tylko rachunkiem, tylko po prostu ocenami emocjonalnymi. I dobrym przykładem tego jest na przykład to obrzydzenie. Obrzydzenie jest odruchem, gdzie widzimy bardzo silną aktywację pierwszorzędowej kory smakowej, czyli kory wyspy. To jest tutaj taki obszar dosyć ciekawie schowany pomiędzy płatami. I to obrzydzenie jest reakcją fizyczną na gorzki smak. To znaczy rzeczywiście, jeżeli fizycznie coś bardzo gorzkiego położymy na języku, no to odczuwamy obrzydzenie. Żeby się nie odczuwać obrzydzenia do gorzkiego, musimy się tego nauczyć, tak jak jest to na przykład w przypadku gorzkiej czekolady czy kawy. Natomiast dokładnie ten sam odruch mamy wtedy, kiedy widzimy coś, co nam może zagrażać, czyli na przykład jakieś rzeczy, które są nieczyste, odchody, bądź na przykład zarażone rany, wtedy czujemy rzeczywiście takie podobne obrzydzenie, ale również jeżeli o czymś takim pomyślimy, czyli mamy pewnego rodzaju odruch, który jest odruchem bardzo dobrym, odruchem odrzucenia, ale możemy go uruchomić na różnych poziomach, czyli fizycznie poprzez kontakt z czymś gorzkim, ale również poprzez zapach, jak również poprzez widok, jak również przez samo myślenie. I również na przykład, kiedy oceniamy czyjeś moralne zachowanie jako niemoralne.
wtedy też możemy odczuwać obrzydzenie i dokładnie aktywacja jest podobna. No i tutaj skąd to się bierze? Fantastyczne badania Paula Bluma i jego żony Karen Wynn, gdzie badali na dzieciach, czy dzieci mają takie moralne oceny. I teraz dlaczego bada się w baby labach właśnie małe dzieci? Z tego powodu, żeby uniezależnić nasz pomiar od narzutu kulturowego, bo jeżeli rzeczywiście moralność jest wrodzona, to powinniśmy zobaczyć to już u bardzo małych dzieci. Jeżeli jest narzucona kulturą, no to one tego nie powinny mieć. Okazuje się, że mają, to znaczy rzeczywiście u takich małych dzieci widzimy, że preferują figurki, tylko dobrze by te figurki miały oczy, bo wtedy możemy zobaczyć, że to jest ktoś. Preferują te figurki, które pomagają, czyli jeżeli żółty trójkąt wpycha kółeczko, a niedobry niebieski kwadracik jest spycha, no to dziecko zawsze wybierze tą figurę pomagającą. Jeżeli to zrobimy z figurkami, takimi pacynkami, to też dzieci preferują pacynkę, która pomaga, jak również na przykład taką, która się dzieli, czyli jeżeli jest pacynka, która podaje do drugiej piłkę, to ona jest preferowana względem takiej, która taką piłkę zabiera i ucieka. Chyba że wcześniej dziecko wybierze sobie jakiś ulubiony swój posiłek, jedną z dwóch rodzajów chrupek, potem pacynki są przyczepione, znaczy udają, że jedzą te chrupki, które je dziecko, bądź te drugie, to wtedy ta pacynka staje się swoją, czyli ten, który je to, co ja, jest w mojego stada, ten już może robić złe rzeczy. Czyli wydaje się, że tak, wrodzona moralność jest właśnie już na poziomie bardzo wczesnego etapu oceny, pojawia się właśnie u dzieci, jak również taka, która jest troszeczkę mniej dla nas przyjemna, czyli to, że po prostu często mamy tą lojalność wewnątrzgrupową większą, czyli temu obcemu można zrobić źle. Fantastyczne badania. U zwierząt też widzimy zachowania protomoralne, między innymi chociażby rezusy. Jeżeli kooperują razem, żeby zdobyć nagrodę, następnie dzielą się same chętnie tą zdobytą nagrodą, pomimo tego, że nie muszą, czyli jeżeli jeden wyciągnie jakieś orzechy, to temu drugiemu, który nie ma do niego dostęp, ale pomógł, przekazują taką nagrodę. Jak również bardzo najsłynniejszy chyba eksperyment Fransa de Walla, gdzie widać właśnie małpy kapucynki. Ja to już Państwu filmu nie pokazuję, bo już pokazywałem go tak wiele razy, że pewnie większość ludzi zna. Kto nie zna, niech właśnie wpisze sobie Capuchin Rex a Nicole Pay i tam właśnie widać, że nawet małpy mają poczucie niesprawiedliwości społecznej. Jeżeli za tą samą pracę zapłacimy w różny sposób, to potrafią odrzucić nagrodę i nie zjeść ogórka, jeżeli spodziewały się na przykład słodki winogród. I ostatnie takie badanie, już bardzo neuro, to są takie zachowania ratunkowe u szczurów, które też możemy zakwalifikować właśnie do takiej pomocy społecznej. To oczywiście jest pytanie, czy jest to zachowanie właśnie z kategorii takich moralnych. Samo ratowanie nie. To zadanie polega na tym, że jeden szczur jest zamknięty w takim pojemniczku, tam mu się nic nie dzieje, bo tam jest dużo miejsca, natomiast tylko ten z zewnątrz może otworzyć klapkę. I kiedy już ten z zewnątrz się nauczy otwierać klapkę, no to możemy sprawdzić, kiedy on podejmie decyzję o tym, żeby taką klapkę otworzyć, tak? Czy jego decyzja będzie, że uwolnić tego, który jest zamknięty w tubie, czy nie. No i zwykle bardzo chętnie szczury się ratują, ponieważ są zwierzętami społecznymi i nawet jeżeli taki szczur jest tego samego szczepu, czyli wygląda bardzo podobnie, no to wtedy bardzo chętnie go otwierają. Troszeczkę mniej niż swojego kumpla, w którym mieszkają w swojej klatce, ale jednak obcego wyglądającego tak jak on otworzy. Jeżeli jest inny szczep, tutaj mamy akurat szczura białego, bistara, tutaj mamy szczura kapturowego, czyli takiego czarno-białego, to jeżeli takiego szczura ten biały szczur nie znał, to nie uznaje go za szczura, uznaje go za coś innego. I w tym momencie, nawet jeżeli umie wykonać takie zadanie, bo wcześniej się nauczył na białych szczurach otwierać tą klapkę, to takiemu czarno-białemu tej klapki nie otworzy, nie uznaje go za szczura, chyba że będziemy je razem trzymali, czyli jeżeli mamy właśnie też mieszaną taką parę biały i łaciaty w jednej klatce i one się znają, no to wtedy następuje otwarcie klatki, ale obcemu już zupełnie nie. No i to jest pytanie, czy to wynika z tego, że on widzi, jaki on jest, czy z tego, że po prostu nigdy nie spotkał szczurów innego rodzaju, jeżeli zrobimy zamianę, czyli takiego szczura białego wychowamy z łaciatymi albo łaciatego z białymi, to okazuje się, że
staje się obcy dla własnego szczepu. To znaczy ta rodzina zastępcza, w której będzie, staje się tą, którą uznaje za szczury. Czyli nawet jeżeli biały szczur zobaczy białego szczura, to go nie otworzy, nie uzna, że nie jest szczura. Czyli jak widzimy, prosty paradygmat, ale fantastyczny, który pozwala nam wręcz zadawać pytania o pewnego rodzaju ocenę tego, czy kogoś zaliczamy do naszego grona i uznajemy, że ma te same moralne prawa, co my, czy nie. No i dobrze, na samo zakończenie jedynie taki rzut okiem w to, bo tych pytań fundamentalnych jest bardzo dużo, ale to, no, czy jest coś więcej, czy możemy coś głębiej zobaczyć niż tylko ten materialny zakres działania naszego mózgu. No i tutaj mi się wydaje, że tak, że tutaj powolutku możemy w tym kierunku iść. No i po pierwsze, no oczywiście będzie pytanie o to, czy co się dzieje, kiedy nasz mózg przestaje działać. Takie badania są prowadzone, czyli na tak zwanym zjawisku bliskości śmierci, tak? To się nazywa po polsku śmierć kliniczna. Nie jest to do końca precyzyjne stwierdzenie, no bo jeżeli ktoś wrócił z takiego stanu, no to nie był tak naprawdę martwy, ale są badania, nawet nie tak dawno pojawiła się publikacja, której udało się kilka osób jak gdyby podczas procesu umierania zmierzyć EEG. Natomiast może to być rzeczywiście dosyć ciekawy temat, w szczególności, że nie tak dawno udało się stworzyć system w 2019 roku, w którym badacze z Uniwersytetu Yale ożywili mózg świni po 4 godzinach od kupienia go z rzeźni. To dosyć takie, można powiedzieć, krwawe doświadczenie. To oczywiście, bo doświadczenie jest zrobione przy okazji, to znaczy żadne zwierzę nie zostało specjalnie do tego predestynowane, po prostu kupili, można powiedzieć, świńską głowę na rynku i poprzez odpowiednią procedurę udało się przewrócić perfuzję krwi. W tym płynie były anestetyki, tak żeby gdyby można było obudzić ten preparat, to stworzenie, nie wiem nawet jak to nazwać, to żeby on właśnie nie odczuwał żadnego bólu. Oczywiście głównym celem tego doświadczenia było tak naprawdę stworzenie systemu, żebyśmy mogli ratować ludzi, czyli w momencie, kiedy mamy zawał, na przykład zawał serca, czy jakiś zator udarowy, żeby można było zrobić procedury przywrócenia prawidłowego krążenia w naszym mózgu, bo jak Państwo pewnie wiedzą, wystarczy kilka minut braku krążenia i już w mózgu zachodzą nieodwracalne zmiany, więc taki był cel tego doświadczenia. No ale pytanie jest właśnie, co my tam znajdziemy, czy może się uda przedłużyć ten proces umierania u ludzi. Jak również są badania dosyć liczne i bardzo dobrze, na przykład chociażby nad różnego rodzaju naturalnymi stanami zmiany świadomości, jak chociażby na przykład medytacja. I to są badania, które nie tylko są badaniami podstawowymi, które mają być może nam rozszerzyć nasze informacje na temat tego, jak funkcjonuje nasz mózg, w jaki sposób przetwarza informacje, w jaki sposób możemy doprowadzić, że w naturalny sposób u takiej osoby medytującej potrafi wyciszyć pewne źródła informacji wewnętrznej. I to są no, ogólnie fascynujące badania, ale również te badania się przekładają już na konkretne metodologię, gdzie na przykład porównuje się, tak jak tutaj jest właśnie medytację typu mindfulness z różnego rodzaju terapiami, chociażby w takich schorzeniach jak depresja czy odczuwanie bólu. I są to badania, które są jeszcze cały czas na etapie badań podstawowych, także tutaj proszę nie uważać, że amerykańscy naukowcy powiedzieli, że już możemy leczyć tym wszystko, absolutnie nie. Na razie musimy zebrać bardzo dużą ilość informacji. Natomiast do tych badań, i one się łączą też na przykład z badaniami nad tak zwaną neurotologią, czyli jak to jest, dlaczego my wierzymy. Tak? Oczywiście tutaj już z góry mówię, że te badania nie są nakierowane na to, żeby powiedzieć, czy istnieje Bóg, czy nie istnieje Bóg. Natomiast jak najbardziej one są związane właśnie z tym, dlaczego czujemy, że może istnieć, albo dlaczego czujemy, że może nie istnieć. No i też jest powrót dosyć duży badań związanych z substancjami psychodelicznymi, między innymi chociażby na przykład z tego, jak one powodują
przykład wzrost kreatywności, czyli tak zwane mikrodozowanie LSD, i okazuje się rzeczywiście, że jesteśmy w stanie wyłapać takie neuronalne korelaty, czyli na przykład zwiększenie ilości produkcji kolców dendrytycznych, czyli takich połączeń na naszych neuronach, jak również właśnie chociażby, to jest też dosyć świeże badanie, gdzie porównywano, w jaki sposób mózg zmienia swoje usieciowanie funkcjonalne, to znaczy tutaj na obrębie tego koła są jak gdyby zwizualizowane różnego rodzaju miejsca w naszym mózgu, a linie to jest synchronizacja pomiędzy tymi miejscami, czyli jakby te miejsca razem ze sobą współpracują. To jest taka specjalna technika typu resting state fMRI. I na przykład po psychodelikach, gdzie ludzie mają takie odczucia właśnie, no, można powiedzieć, jedności ze wszechświatem i dosyć specyficzne są to odczucia, no u nich właśnie ten mózg nagle się robi taki hiperusieciowany i bardzo wiele struktur zaczyna ze sobą współgrać i bardzo dobrze te badania są z powrotem przewracane do łask. Być może nam dadzą wgląd właśnie w to, jak funkcjonuje nasz mózg. Tylko żebyśmy oczywiście nie skończyli jak słynny Michael Persinger, który no, już lata temu stworzył tak zwany hełm Boga, czyli takie urządzenie, które miało bardzo słabym polem magnetycznym pobudzać specyficzne miejsca w naszym mózgu. Akurat to, co my wiemy na temat działania właśnie pola magnetycznego, to ono musiało być dużo, dużo wyższe, bo w przypadku tego TMS-u to pole magnetyczne jest około chyba miliona razy większe. Tutaj to pole było około 1 mikrotesli. No i jeżeli się badało osoby, które chciały odczuwać pewne transcendentne odczucia, no to one rzeczywiście je miały. Takie, które były sceptykami, ich nie miały. Pan Michael Persinger się obraził troszeczkę na świat naukowy, ponieważ nikt nie był w stanie powtórzyć jego doświadczeń. Natomiast jego, można powiedzieć, uczniowie spadkobiercy zaczęli sprzedawać te urządzenia po prostu w internecie. Ale tak czy inaczej wydaje mi się, że rzeczywiście te duże pytania będziemy mogli na nie odpowiadać i neuronauka na pewno nam bardzo wiele w tym pomoże. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie doktorze, my serdecznie dziękujemy za wykład, a Państwa chcielibyśmy przeprosić za początkowe problemy techniczne. Mam nadzieję, że teraz wyjdzie mi równie techniczna funkcja wyświetlania Państwa pytań. Zapraszamy do ich zadawania. Ja natomiast na rozgrzewkę miałabym do Pana pytanie dotyczące ewolucji naszego mózgu. Wspominał Pan o niej dużo, natomiast jeżeli chodzi o predykcję, w którą stronę nasz mózg będzie ewoluował, czy ma Pan tutaj jakieś swoje hipotezy albo zdanie na ten temat? To jest bardzo ciekawe pytanie. To już jest początek, który mówi, że nie do końca wiem, jak na nie odpowiedzieć. Ponieważ no, jesteśmy gatunkiem, który się wyrwał z tej ewolucji, to znaczy potrafimy zmieniać swoją tkankę biologiczną w dużo szybszy i bardziej skuteczny sposób niż w przypadku naturalnego procesu ewolucji. No mówię tu chociażby o terapiach genowych i wielu innych technikach, które pozwolą nam w jakiś sposób uniezależnić się od naturalnych procesów ewolucyjnych. Więc nie spodziewałbym się tutaj jakiegoś takiego specjalnego kierunku, którego nie będziemy w stanie określić za pomocą technologii. No póki co jeszcze mamy ogromne opory właśnie w modyfikacji naszego gatunku, ale trzeba pamiętać, że jeżeli jest technika, to na pewno ktoś się znajdzie, który po to sięgnie. Więc tutaj będziemy musieli po pierwsze bardzo dobrze dbać na temat jak je używać, czyli różnego rodzaju obostrzenia prawne, jak również no, być świadomym, czym to może grozić. Także obawiam się, że nasza ewolucja, jako ewolucja biologiczna się o tyle zakończyła, że zmiany, które wprowadzamy my tu i teraz, będą dużo, dużo szybsze. I chyba w ten sposób bym nie odpowiedział na to pytanie. Mamy kolejne pytanie dotyczące ewolucji, dlatego właśnie od tego postarałam się zacząć. Panie doktorze, czy pan widzi wyświetlane pytanie, czy je przeczytać na głos? Na wszelki wypadek je przeczytam. Proszę, na ile było przeczytanie, uzasadnione bo jest mówienie? Tak, mam pewne opóźnienie. Wyświetla się prawidłowo, czyli tak. Udało mi się technikę tutaj zastosować. Chodzi o stare struktury mózgu. Na ile te podziały między gadzim i limbicznym mózgiem są dzisiaj aktualne? Tak, właśnie widzę.
To znaczy tak, ten taki stary podział na ten mózg tak właśnie gadzi, ssaczy i małpi jest no, pewnego rodzaju ogromnym uproszczeniem. To znaczy to jest uproszczenie, które już przechodzi w, że tak powiem, no, w błąd. Więc raczej się tego podziału nie używa funkcjonalnie, ponieważ my wiemy, że chociażby na przykład te stare struktury, stare, czyli takie, które no, wcześniej ewoluowały i są dużo mniej zmienne niż właśnie nasza kora mózgowa, one bardzo ściśle współpracują właśnie z korą mózgową, czyli połączenia chociażby korowo-wzgórzowe to jest to, co uważamy, że jest taką podstawową pętlą w przetwarzaniu informacji. Czyli to nie jest tak, że one sobie gdzieś tam siedzą i zupełnie nic nie robią, bądź tylko przeszkadzają, tak jak na przykład struktury związane z emocjami, tylko one właśnie tworzą tą integralną część, tę część naszego mózgu. Czyli tutaj ten układ bym rozpatrywał raczej jako całość, natomiast co do tego tempa ewolucji, to tak, te struktury pojawiają się w ewolucji dużo wcześniej i nasza kora jest jak gdyby nałożeniem na te stare rozwiązania czegoś nowego, przy czym starych się nie usuwa, one zostają cały czas. No i wydaje mi się, że to powoduje dosyć często nasze problemy, bo to musimy pamiętać. Nasz mózg powstał po to, żebyśmy przeżyli, a nie po to, żebyśmy byli szczęśliwi, czyli niestety jest ma być narzędziem do zapewnienia ciągłości gatunku ludzkiego, a nie do zapewnienia szczęścia poszczególnym jednostkom. I to właśnie połączenie tych, można powiedzieć, starych struktur, które mają przede wszystkim dbać o przeżycie, o pewnego rodzaju nasze przyjemności bądź strachy, no, są tym, co nam zapewnia przeżywalność. I być może jednocześnie czyni nas ludźmi właśnie. Panie doktorze, serdecznie dziękuję. Udało mi się wyświetlić tylko jedno pytanie. Później ekran mi już znikł, więc ewidentnie robię to po raz pierwszy. Natomiast pamiętam pytania, które nasi widzowie zadawali. Kolejne z nich dotyczyło mózgu i wolnej woli. Czy możemy faktycznie mówić o takim połączeniu? I jeżeli tak, to gdzie ta wolna wola w mózgu się znajduje? O ile dobrze parafrazuję. Tak. Krótka odpowiedź, nie do końca wiemy. To znaczy, z wolną wolą jest jeszcze duży problem. Natomiast nawet z taką prostszą rzeczą jak świadomość, no to uważamy, że raczej to nie jest miejsce. To znaczy, ogólnie odchodzimy od myślenia miejscami, czyli lokalizacjami. Raczej to jest sieć, która się tworzy i buduje pewnego rodzaju zespół lokalizacji, które razem wykonują zadanie, niż konkretne miejsce, bo takie wcześniejsze miejsce wynikało no, chociażby z badań Paula Broca. Paul Broca to był człowiek, który opisał pewnego rodzaju uszkodzenie mózgu, które potem nazywaliśmy afazją Broca, czyli pacjenta, który nie potrafił mówić, ale doskonale rozumiał, co się do niego mówi. No i to było bardzo zogniskowane uszkodzenie, w związku z tym stwierdził, że być może to miejsce właśnie dokładnie robi jedną funkcję. Teraz my już wiemy, że w mózgu to jest tak, że te sieci, które znajdują się w pewnych lokalizacjach, one biorą udział w wielu różnych zadaniach. I w związku z tym nie spodziewam się, żebyśmy dla tak wysokich czynności, jak właśnie świadomość czy podejmowanie decyzji, znaleźli jedno konkretne miejsce. To raczej będą dosyć rozległe sieci neuronowe. Być może to też jest troszeczkę na tym etapie pewnego rodzaju taka pokrętna i wykrętna odpowiedź, ale ona też pokazuje, że my cały czas zmieniamy troszeczkę myślenie o tym, jak funkcjonuje nasz mózg. Czyli właśnie chociażby z tego podejścia reaktywnego przechodzimy do takiego predykcyjnego, gdzie więcej siedzi w środku i my tylko aktualizujemy pewne informacje, jak również właśnie do tej koncepcji nie miejsca, które robi pewne zadanie i przekazuje tą pałeczkę dalej. Czyli ten mój obrazek szlaku wzrokowego nie był do końca prawidłowy, ale jest pewnego rodzaju wizualizacją, do właśnie takiej synchronizacji różnych sieci, które tworzą, można powiedzieć, takie zespoły ad hoc do tworzenia pewnych zadań. I na przykład ten slajd, który pokazywałem jako jeden z ostatnich z psylocybiną, właśnie pokazywał te sieci funkcjonalne, czyli to są sieci, które tworzą się z różnych lokalizacji, żeby wykonać pewne zadanie, na przykład zadanie podjęcia decyzji.
Dziękuję bardzo, panie doktorze. Wydaje mi się, że uda mi się tym razem wyświetlić pytanie, widocznie losowo, co drugie. Informacja, która jest naszą myślą, czy pozostaje w naszym mózgu w jakiś sposób? Czy informacja, to znaczy, to jest kolejne fantastyczne pytanie. To znaczy tak, każda informacja musi mieć jakąś postać. Nie mamy informacji, która jest bezpostaciowa, czyli na przykład jeżeli, no nie wiem, mamy jakiś wiersz, to musi mieć postać, że ktoś go pamięta, albo ktoś go właśnie mówi, czyli jest postać fal dźwiękowych, albo jest zapisany na papierze, bądź w kamieniu, bądź w jakimś medium elektronicznym. Czyli informacja musi mieć jakąś postać. Czyli w momencie, kiedy my cokolwiek myślimy, to te myśli mają jakąś fizyczną postać, właśnie mają postać impulsów elektrycznych i chemicznych w naszym mózgu. Czyli fizycznie muszą coś zmieniać i fizycznie, teoretycznie, gdybyśmy mieli takie fantastyczne metody podglądania każdego połączenia w naszym mózgu, każdego białka w naszym mózgu, każdego impulsu czy jonu w naszym mózgu, byśmy mogli wyłapać te konkretne myśli. Natomiast, czyli na pewno musi mieć jakąś postać fizyczną. Natomiast czy każda myśl się gdzieś zapisuje? No i tutaj raczej nie. Ponieważ jedną z ważniejszych, tak jak powiedziałem, nasz mózg jest maszynką, która ma nam zapewnić przeżycie. To znaczy na podstawie przeszłych zdarzeń, czyli tego, co doświadczaliśmy, czego żeśmy się uczyli, mamy zmodyfikować nasze przyszłe zachowanie. To jest tak naprawdę, można powiedzieć, definicja i taki sedno pamięci. Pamięć jest po to, żebyśmy pamiętali, co się kiedyś działo, żebyśmy na podstawie tej pamięci mogli podjąć nowe, lepsze decyzje. W związku z tym nie wszystko, co było w przeszłości, ma dla nas znaczenie. Więc tak naprawdę jednym z ważniejszych elementów w układzie nerwowym jest odrzucanie wszystkiego tego, co jest zbędne. I to filtrowanie, oczywiście tak jak każde filtrowanie, nie zawsze dobrze działa. Nie zawsze każdy spam informacyjny zostanie prawidłowo odfiltrowany i czasami możemy pominąć bardzo istotne informacje, bądź na przykład nieistotne informacje gdzieś dosyć mocno zakodować. W związku z tym nie jest to mechanizm rejestrowania takich informacji. Co więcej, nawet jeżeli mamy jakąś informację już zarejestrowaną, na przykład przypominamy sobie zdarzenie z wakacji sprzed 10 lat, bo tam coś było ciekawego, jakaś, nie wiem, czy fajna impreza, czy jakieś zdarzenie, to tak naprawdę za każdym razem, kiedy przypominamy sobie to, co się działo, to modyfikujemy to wspomnienie. Te wspomnienia są płynne. I dlatego jest taki ogromny problem właśnie chociażby z ludźmi, którzy przypominają sobie różne dziwne rzeczy. Są techniki modyfikacji, na przykład zeznań czy wspomnień, gdzie jeżeli komuś zadamy jakieś pytanie, to za jakiś czas on może tak naprawdę twierdzić, że dokładnie tak było, jak było zadane w pytaniu, pomimo że nic się nie działo. Czyli ta nasza pamięć nie jest doskonała, no i nigdy nie była projektowana, żeby była doskonała i idealna. Panie doktorze, to w takim razie ostatnie pytanie od naszych widzów. Myślę, że tych pytań pojawiło się kilka, ale mają bardzo podobny wydźwięk. Jest to kwestia tego, na ile żyjemy w swojej głowie, a na ile docierają do nas bodźce z zewnątrz. No i jak to rozróżniamy i czy potrafimy to rozróżnić? No i tutaj dokładnie nasze myślenie, znaczy nie tyle myślenie, ile nasze rozumienie tej sytuacji przesuwa się z tej reaktywności, czyli 100% informacji idzie z zewnątrz, na raczej to, że nasz mózg buduje pewnego rodzaju model wewnętrzny. Czyli na przykład takie proste zadanie. Możecie Państwo patrzeć prosto na ekran. I teraz tak naprawdę to, co widzicie poza ekranem, jest dla Was kolorowe. Ale poza plamką centralną nie ma receptorów kolorowych, to znaczy czopki mamy tylko i wyłącznie w obrębie plamki żółtych, tam gdzie jest nasze skupione pole naszego wzroku. Dookoła mamy pręciki, które widzą tylko i wyłącznie odcienie szarości, ale nam się wydaje, że cały czas to wszystko, co jest dookoła, jest kolorowe, ale to jest pamięć, to jest dokładnie pamięć wzrokowa, czyli nasz mózg jak gdyby tworzy sobie pewnego rodzaju obraz, do którego dociąga nowe rzeczy, na przykład na podstawie tego, że coś się poruszyło, dlatego tak łatwo odwrócić naszą uwagę za pomocą ruchu. Dlatego jedną z strategii na przykład ukrywania się biernego, na przykład u myszy i szczurów, jest znieruchomienie. Jeżeli się nie ruszam, to jestem dużo mniej widoczny dla swojego przeciwnika. W związku z tym
wiemy o tym, że tak naprawdę i wydaje nam się, że większość informacji jest ze środka, to znaczy większość informacji wzrokowej idzie z tego modelu, a bardzo niewiele jest dociąganych z zewnątrz. To zresztą też widać, jak sobie popatrzymy na przepustowość, można powiedzieć taką informatyczną. Ja bardzo nie lubię tych porównań informatycznych z tego powodu, że nie wiemy, jak je przeliczać. To znaczy możemy sobie powiedzieć, że w nerwie wzrokowym mamy około 1 300 000 aksonów. Możemy sobie policzyć impulsy, które nimi biegną, możemy sobie to przemnożyć, przeliczyć to na jakieś kilobajty, tylko że założenie, że my cały czas nie wiemy, jaki jest sposób kodowania tej informacji. No i wychodzi, że ten kanał nie jest tak bardzo przepustowy, że to ma naprawdę przepustowość bardzo słabego starego modemu ze starych czasów internetu analogowego. A my, wydaje nam się, że widzimy bardzo bogaty obraz. W związku z tym to jednak jest to tak, że ten obraz jest budowany wewnątrz, jest podkręcana kontrast, są dodawane właśnie te na przykład głębia. To, co Państwu pokazywałem, jest, jeżeli patrzymy sobie na jakieś kolory, to jest odejmowane kolor tła od tych kolorów. Jest pełen procesowanie tego obrazu jest bardzo intensywne. Tu się skupiam głównie na układzie wzrokowym, bo on jest najlepiej poznany. Natomiast ile procent, to tutaj się zupełnie nie podejmuje powiedzenia, bo to pewnie zależy po pierwsze od sytuacji. Procesy uwagowe mają ogromne znaczenie, to znaczy, czy chcemy rzeczywiście przyjmować informację z zewnątrz, czy tą informację będziemy mieli zablokowaną. Ale raczej wydaje mi się, że więcej informacji, z tego, co my widzimy, to jest informacja pochodząca z naszego wewnętrznego modelu, niż z tego, co widzimy na zewnątrz, co jest trochę zastrważające, ale tak po prostu jest. Panie doktorze, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejszy wykład, a Państwa prosimy jeszcze o chwilę uwagi, dlatego że kolejne wykłady właśnie we współpracy z Instytutem Neckiego będziemy transmitować co czwartek o godzinie 18:00. Także bardzo serdecznie Państwa zapraszamy.